Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I w tym odcinku będziemy, a raczej już w tym ostatnim, że tak powiem, sezonie, będziemy robić ostatnią, no można powiedzieć tak, ostatnią historię. Nie do końca, no dosłownie ostatnią, jaką tu widzimy, Last Story. Będziemy natomiast robić kanoniczną historię, która będzie wtedy prowadziła do Last Story. Tak się szczerze biorąc, mógłbym zrobić tylko i wyłącznie przez cały ten Let's Play. Nie musiałbym się męczyć przez całą grę, tylko zrobić tą jedną kanoniczną historię i po prostu z mojego 100% save'a przejść tą ostatnią historię. Ale wolałem wam pokazać całą grę, bo wiecie dobrze, że to jest moja ulubiona gra i chciałbym ją pokazać wam całą. A teraz chciałbym wam pokazać całą taką logiczną historię, więc zaczniemy oczywiście sobie normalnie, żadnych cutscenek nie będę skipował. I później po tej historii przejdziemy sobie Last Story. Więc bez zbędnego przynudzania, dół, góra, tak od razu, żeby się nic nie rozjechało i let's do it! Shadow the Hedgehog. Why does that name haunt me? It's the only thing I can remember. And that gruesome image. Maria! Who am I? And why can't I remember anything? And who is this Maria? They are. I don't have time for these humans. Shadow. As you can see, the day of reckoning will soon be here. Find the 7 Chaos Emeralds and bring them to me as promised. Huh? Who are you and how do you know I'm Shadow? And what are you talking about? What was that all about? If he says he knows the truth about who I am, then like it or not, I have to believe him. The only way I'm gonna get the secrets to my past is to get those Chaos Emeralds. Tak BTW, na potrzeby tego, tej historii, to się prawda. Nie wiem, czy będę tłumaczył całą tą historię, bo znaczy na pewno jakieś ekskluzywne cutscenki będę, ale jeżeli będą jakieś, bo nie przypominam sobie, żeby jakieś były ekskluzywne, będę tłumaczył. Zastanawiałem się, żeby nie całej tej historii jednej nie tłumaczyć, ale raczej tego nie zrobię. Oraz taka jedna rzecz, cutscenki CGI w całej tej historii będą z wersji Xboxowej, dlatego że wersja Xboxowa ma najlepsze cutscenki i chciałbym wam to pokazać. Właśnie tak chciałbym wam pokazać. A więc pierwszą rzeczą do kanonicznej historii musimy przejść. Mam tu oczywiście rozpiskę, jak to przejść kanonicznie, żebym nie musiał tego pamiętać. Znaczy ja to mniej więcej pamiętam, ale wolałbym, żeby się nie pomylić. Dodatkowo, że większość z tych misji nie robiłem od dawna, więc fajnie by było sobie to przypomnieć. I właściwie muszę sobie troszeczkę ściszyć tą grę. Nadal coś słyszę, ale po prostu to było ciut za głośne, bądź co bądź. Więc jakbyś ktoś wiedział, to jeżeli kiedykolwiek będzie V2 z tej gry, to prawdopodobnie będzie to z wersji Xboxowej, która jest najlepszą. By the way, jeżeli już zachowuje 99,9% czasu stałe 60 FPS-ów, to jeszcze cutscenki są najlepsze. Więc no, jeżeli kiedykolwiek się będziecie
zastanawiali, czy Pixel zrobi V2 i jak zrobi V2, to z jakiej wersji? To no, nie z wersji GameCube'owej, która według tak wszystkich jest uważana za najlepszą, tylko z wersji Xboxowej, która de facto technicznie rzecz biorąc jest właśnie tą najlepszą. Dodatkowo można technicznie to grać na oryginalnym Xboxie. Jedyne co muszę wykminić, to właśnie oryginalnego Xboxa i ewentualnie no widescreen hack, i ten ATP hack jest raczej możliwy już, albo przynajmniej no, na jakąś rozdzielczość lepszą, więc no to jest do zrobienia. Więc no, więc będę sobie tak normalnie przechodził bez żadnego stresu. Castingi oczywiście jak zawsze zostawiam dla tych, którzy nie chcą oglądać poprzednich historii, ale to już właśnie jest taki minus, że nie tłumaczę ich, więc jeżeli nie znacie dobrze angielskiego, to niestety musicie obejrzeć poprzednie serie, znaczy sezony, żeby ogarnąć, o co chodzi. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, niczego nie zmuszę. Możecie mieć na to kompletnie wywalone i tylko dbać o mój komentarz, który nie jest najlepszy. Nie wiem, ostatnio próbuję coraz lepiej gadać. Możecie to stwierdzić, czy jakoś lepiej mi wychodzi komentarz, czy nie. Czy po prostu cały czas tylko się oszukuję, więc tak no. Na hardzie, znaczy na hardzie. Kurde, chciałem zrobić Chaos Blast i jednocześnie wziąć Marek, ale no niestety się nie udało. Nigdy mi się to nie udało, ale gdzieś słyszałem, że jest to możliwe i wtedy Shadow właśnie na tej końcówce ma tą aurę z Chaos Blast. Z Chaos Control nie jestem pewien, bo Chaos Control anuluje się, gdy tylko dotkniecie no szmaragdu. Ale no nie wiem, no. The black aliens have hit 6 major cities around the world, and every city is reporting significant damage and casualties. Among them, Westopolis has received the heaviest casualties due to its weakened defense system. Downtown Westopolis has been almost completely destroyed. Unconfirmed sources have also reported seeing a black hedgehog in Westopolis. Shadow? Deploy the troops now! And if you find Shadow with the black aliens, then kill them all! But sir, isn't Shadow on our side? I gave you an order, soldier! He's evil and he's the enemy! You can't fool me, Shadow. This time, you're mine. You've deliberately disobeyed me, Shadow! No one tells me what to do. I have my own reasons for collecting the Chaos Emeralds. You really don't understand the situation here, do you? Perhaps Professor Gerald has done more to your memory than I imagined. The professor? Strange that you don't remember your maker. What'd you say? Silence! The ramifications of your disobedience will be severe. Where am I? Whoa. I guess I underestimated his powers. There's definitely something going on out there. Now it's up to me to find out what they're up to. Dobra, więc Glyphic Canyon. Tutaj tak samo musimy przejść historię neutralną, ale wracając do tego Chaos Control. Chaos Control tak działa, że po prostu się anuluje na Gold Ringu, tylko sama cutscenka, kiedy Shadow robi Chaos Control, tego nie jestem pewien właśnie. Co by było ciekawe, czy dałoby się zrobić właśnie coś takiego. Właśnie to chciałem zrobić z Chaos Blast, ale się nie udało.
Tak mówię, musimy zrobić neutral. To jest w sumie chyba ostatni raz, kiedy robimy neutral w tej historii. Później to już tylko Dark albo Hero. Jest lekko skomplikowany. Więc raczej nie... Jezu. Raczej nie przejdę tej historii w jednym odcinku. No pewnie tak samo jak reszta historii. Tym razem mam łatwiej, bo mogę zrobić w sumie dwa odcinki, bo nie jestem zmuszony do przejścia dwóch historii na raz. Tylko jednej, więc dwa odcinki spokojnie mi wystarczą. Biorąc pod uwagę, że pierwsze poziomy są cholernie krótkie. O, już minuta poziomu. To dłużej niż każdy poziom w Sonic Forces. Ha, ha, ha. No ja, no to... Na serio, krytycy Sonic Forces, większość, praktycznie 90% mnie wnerwia kompletnie. Nie dlatego, że lubię Sonic Forces i po prostu... obrażają moją grę. Tylko no, po prostu no... Nie wiem, tak jakoś mi się głupie te wydają. Bardzo mi się podoba ta pozytywna recenzja, ta jedna pozytywna recenzja, która jaką Sonic Forces dostał. Bo sądzę, że ludzie za bardzo, za ostro oceniają Sonic Forces, bo liczyli na coś więcej. Liczyli za bardzo, że po prostu myśleli, że to będzie Sonic Adventure 3, może tak to powiem. Liczyli, że Sonic Forces będzie Sonic Adventure 3. I to ich zgubiło. Ja wiedziałem od początku, że to nie będzie Sonic Adventure 3. Może i jest ta super duper... może i była zapowiadana ta super duper mroczna historia. Bądź co bądź... Nadal są to takie głupie żarty. I sądzę osobiście, że to już będzie ostatnia gra taka. Sądzę, że po... W ogóle będę musiał właśnie... Skoro jest Sonic Mons, to będę musiał zrobić jakąś opinię na temat przyszłości Sonica, jaka będzie. I najprawdopodobniej to zrobię. Nie znam... Od razu wam mówię. Nie znam historii Sonic Forces. Nie zaspoilerowałem sobie w ogóle Sonic Forces. Nie znam większości fabuły w ogóle jeszcze. I będę to opierał właściwie na moich doznaniach i to, co mi ludzie mówili. I ogólnie o moich przeczuciach co do jak powinna wyglądać przyszłość całej franczyzy. Więc na pewno taki materiał powstanie, nie wiem kiedy jeszcze, prawdopodobnie... Mam jeszcze do nagrania historię Tailsa z Manii w sumie dzisiaj, więc... bo nagrałem to w sobotę, jakby ktoś się pytał. Więc prawdopodobnie bym zaczął nad tym projektem w niedzielę. Więc byłoby tak, powiedzmy, że do wtorku, maksymalnie do środy skończone, więc... Oczekujcie tego materiału, oczywiście nie mówię, że to się pojawi w środę czy coś, tylko... Do środy maksymalnie, minimalnie to powinno być skończone. A co do samego wysłania materiału, to już jest inna sprawa. Bo już taki materiał miałem od dłuższego czasu w głowie, ale... Po prostu... Żeby się to zebrać, a teraz skoro tak powiedziałem, że... W sumie po nagraniu... historii Tailsa mogę to zrobić. Nie widzę żadnego kłopotu z tym. W ogóle to zadanie na Krysa jest to, bym tutaj nie przesadził. Wezmę sobie żyćko i pójdę zaraz, muszę to zrobić. Ha! Tak by the way, ginięcie że tak to nazwę, po dotknięciu szmaragdu dostajecie takiego gadmoda. Nie możecie umrzeć po prostu. Bo to pewnie by jakoś kompletnie zgliczowało grę i... Bo ludzie tak eksploitowali SA2. Mr. President, we've received a report from the Central Information Agency. Our ground troops have successfully pushed back the black aliens from Westopolis. We've also managed to suppress enemy forces in 5 other cities. There's also reports that the CIA's mainframe has been compromised. We're investigating the incidents now. It is a strong possibility that this was also committed by the Black Aliens. Tell the commanding generals that the United Federation will never surrender to terrorists. Yes, Mr. President.
This planet was once saved from tyranny and annihilation by you two heroes. Now mankind must protect this peace at all costs. We must stand united to defend our world against these invaders. There are any Chaos Emeralds around here. What? That's right. I somehow escaped, but was then captured by those humans. But from where? And why? Dobra, więc Prison Island. Na Prison Island mamy już zrobić Dark, czyli zabić wszystkich ludzi. Okej, okay. Muszę cały czas spoglądać na to, żeby się nie pomylić i przypadkiem nie zrobić czegoś głupiego. Więc musimy zrobić tym razem Dark. To będzie może dosyć trudne, chociaż... więc raczej będę się starał przychodzić w miarę normalnie, znaczy w miarę normalnie. Będę się starał to eksplorować, bo sobie nie pamiętam dokładnie tego poziomu. Dawno go przychodziłem. Ale no... Chciałbym jeszcze w sumie poruszyć taki temat, że bardzo bym chciał zobaczyć port tej gry na PC. Chociaż nie gram na PC w ogóle praktycznie, to bardzo bym go chciał zobaczyć, bo... Patrząc na to, jak potraktowali Bayonetę ostatnio, to bardzo bym chciał zobaczyć właśnie remake, znaczy remake, no HD port Shadowa. Spinam się tu, bo przypomniałem sobie, że tu jest troszeczkę więcej właśnie trooperów, czy zlamiłem, tam było ich więcej. Upsi. Pomyliły mi się drogi. Zdarza się. Ale no... Bardzo mają łatwo, bo screeny, jakie są na przykład z SI2, można po prostu bardzo szybko zrobić, bo jest coś takiego jak Sonic Adventure 2 Battle HD. Więc można po prostu cyknąć szybko screena z właśnie z tejże gry i mieć od razu, dać filtry i mamy od razu HD screeny. To jest w sumie bardzo pomocne, bo to jest praktycznie połowa roboty. Co do tekstur to już tak, ale no jeśli chodzi o samą optymalizację gry, to praktycznie mają wersję PC-tową już tak na wyciągnięcie ręki, bo wystarczy trochę polepszyć kod wersji Xboxowej i mamy praktycznie wersję PC. Więc port Shadowa to jest w sumie najłatwiejszy port, jaki byłby. No, poza teksturami, ale no tekstury, no... Tekstur jest wiele, to muszę przyznać, ale no przynajmniej nie musieliby się bawić w jakieś archiwalne odkrywanie cutscenek czy coś. No, to można od razu wziąć z samej gry. W sumie coś tak długo nie widzę tych. Co ja zrobiłem? Pierdzielnąłem control stick nie w tą stronę, co chciałem. Ile już mam tego? 13 na 40. Oh boy. Więc zdecydowanie wersja PC Shadowa byłaby najbardziej łatwą, jeżeli chodzi o jakąkolwiek grę Sonica, to port PC Shadowa i Unleashed w sumie, to jest, o Jezu, to w sumie byłoby najlepsze do zrobienia, bo
Jeśli sprawa z Unleashed jest taka, że oni mieli port w PC w myślach, bo są screeny z ala jakby instalera PC w plikach gry. Dodatkowo no, jest coś takiego jak Sonic Generations, które praktycznie no, działa na silniku Unleashed i wystarczy trochę poszperać w kodzie i mamy port Unleashed. Więc zdecydowanie port Shadowa i Unleashed jest bardzo możliwy. Najbardziej możliwy i najbardziej łatwy do zrobienia ze wszystkich. Jakoś te gry wyszły po prostu na maszynach, które są bardzo podobne i bardzo prawdopodobnie mają kod podobny do możliwych wersji PC, więc to jest bardzo możliwe. Sonic Colors, nie jestem tu pewien, czy aż tak łatwo byłoby przeportować, biorąc pod uwagę, że to jest Wii i trochę innego silnika używa niż no, chociażby Hedgehog Engine. Tu nie jestem pewien, ale zdecydowanie właśnie Unleashed Shadow są najbardziej prawdopodobne. Jeśli oczywiście będziemy mieli jakiekolwiek porty, bo naprawdę chciałbym zobaczyć jakieś porty wreszcie w Sonica, bo dawno ich nie było. Ostatnim tak naprawdę było Sonic Adventure 2. Które było już trochę czasu temu, tak na dobrą sprawę. Nie ukrywam tego wcale. Więc no, nie obraziłbym się. Zrobili jakiś nowy port. Znaczy, na pewno bym za dużo nie grał, bo wiecie dobrze, ja za bardzo na PC nie gram i dlatego kupiłem m.in. Forces na PS4, a nie na PC. I dlatego na Forces będę czekał, a nie, że już sobie zagram. Ja bym chciał, znaczy nie do końca ślepy let's play, bo ślepy let's play to jakbym w ogóle nie robił, jakbym w ogóle nie znał wcześniej gry, co byłoby już nieprawdą, bo już trochę o Forces wiem. Natomiast po prostu nie chciałbym, chciałbym zrobić tak jakby najświeższą reakcję. Nie wiem, czy to ma sens i nie wiem, czy ktoś w ogóle mnie rozumie, ale no, jak ktoś rozumie, to pozdrawiam. Co mogę powiedzieć więcej? I w sumie, czy to coś jest? Nie. Lubię tak z tym latać. Okej, no i przeszliśmy złą misję. I w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa! Chaos Control!